Panie Bolzen. Słyszy pan? Nie wiem jak pan, ale ja już zrobiłam zapas tlenu na to nasze okropne miejskie życie. Jak pan uważa? Nie powinniśmy już wracać? Powinniśmy. Panie Bolzen, niech mi pan pomoże z łaski swojej. Nie mogę przejść. Pani pozwoli. Dziękuję. To już nie pierwszy raz przywiózł mnie pan do lasu wiosną. Taki spacer wystarcza mi na cały rok. Nie bardzo chce mi się wracać do miasta. A panu? No właśnie. Ten mój interes zbrzydł mi już zupełnie. Mam na myśli tę przeklętą knajpę i mój podły los. Niech pan potrzyma. Gdyby nie wojna i gdyby żyły moje dzieci. Wie pan, co to za ziele? Nie pamiętam nazwy. Trzeba je ususzyć, a potem robi się z niego wywar, który dobrze robi na nerki. A pana bolą nerki? Nie, szkoda, bo ten wywar pomaga. Jak pan myśli, przechodzę jeszcze jeden sezon w tych śniegowcach? Na pewno. Też tak sądzę. Jak ślicznie śpiewają ptaszki. Dobrze, że nadchodzi wiosna. To zwycięstwo nad głodem, nad zimą i nawet nad śmiercią. Tak pani uważa? A pan? Chyba tak. Bardzo słusznie. Opowiemy wam o pewnych wydarzeniach ostatniej wojennej wiosny. Za 3 miesiące hitlerowcy zostaną rozgromieni. Teraz jednak zacięte boje toczą się nad Odrą, pod Budapesztem, na Pomorzu. Opowiemy wam o 17 dniach owej wiosny. Siedemnaście mgnień wiosny. Nie dumaj, odcinek pierwszy. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули. В главной роли Вячеслав Тихонов. Мгновение, мгновение, мгновение. У каждого мгновение. В позостальных ролях. Свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет в твоем мгновении, не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Dzień. 12 lutego, 16:30.
Bunkier Hitlera. Stenogram narady u Führera. Obecni byli marszałek Rzeszy Göring, feldmarszałek Keitel, szef sztabu dowództwa Wehrmachtu Jodl, Reichsleiter Bormann, minister uzbrojenia Speer, szef RSHA Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Kaltenbrunner, Brygadefiurer Schellenberg, łącznik MSZ-u Havel, admirałowie Floss i von Puttkamer, komandor Neurath, adiutanci, stenotypistki. Hitler mówił, potrzeba nam tylko czasu, żeby wywalczyć zwycięstwo. Każdy, kto potrafi patrzeć, analizować, wyciągać wnioski, musi mi odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest zwycięstwo. Nie żądam kategorycznej odpowiedzi. Niepotrzebna mi ślepa wiara. Nigdy jeszcze świat nie znał tak paradoksalnego sojuszu, jakim jest koalicja zmontowana przeciwko nam. Cele Rosji, Anglii i Ameryki są sprzeczne. Różnice ideologiczne uniemożliwiają im jedność działania. My zaś mamy jedno dążenie i podporządkowaliśmy mu całe życie. Gdy sprzeczności między nimi narastają i będą narastać, nasza jedność stanowi zwarty monolit, do czego dążyłem przez lata trudnej i wielkiej kampanii. Próby zniweczenia wrogiej koalicji drogą dyplomatyczną to utopia, jeśli nie wręcz przejaw paniki i niewiary w nasze siły. Tylko zadając im ciosy w walce, działając zdecydowanie, demonstrując nieugiętość i potęgę naszych niezwyciężonych armii, przyspieszymy koniec koalicji, która rozpadnie się w huku naszych dział. Cała nadzieja w Niemcach. Tylko nasz naród może i musi odnieść zwycięstwo. Cała Rzesza stała się obozem wojskowym. Mam tu na myśli Niemcy, Austrię, Norwegię, część Węgier i Włoch, znaczny obszar protektoratu Czech i Moraw oraz Danię i Holandię. To serce europejskiej cywilizacji. W naszych rękach znajduje się tworzywo zwycięstwa. Od nas, wojskowych, zależy, jak wykorzystamy to tworzywo w imię ostatecznego zwycięstwa. Po pierwszych druzgocących ciosach naszych bohaterskich wojsk, koalicja sprzymierzonych rozpadnie się. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Lutego 19:45. Reichsführer SS Heinrich Himmler. Pan jest wolny. Można zaczynać? Proszę. Zaczynajcie. Trzeba zasłonić okna. Szybko się ściemnia. Niech pan jednak zasłoni. Dobrze. Ściśle tajne. Akta Waltera Schellenberga, Brygadefiurera SS, kierownika Departamentu 6 RSH. Charakterystyka członka NSDAP od roku 1933, Waltera Schellenberga, Brygadefiurera SS, kierownika Departamentu 6 RSHA. Wywiad polityczny. Czysty Aryjczyk, typ nordycki. Odważny, stanowczy, wobec kolegów szczery, życzliwy, bezwzględny dla wrogów Rzeszy. Wzorowe życie rodzinne, kandydatka na żonę zaakceptowana przez Reichsführera SS. Nie miał kompromitujących kontaktów, zamiłowany sportowiec, wybitny organizator. Thank you.
Luty 45 roku, w przeddzień zwycięstwa nad faszyzmem. Ostatnie wydarzenia pozwalają nam tak mówić. Ofensywa wojsk rosyjskich przełamała hitlerowską obronę nad Odrą. Ich męstwo na Węgrzech i w Czechosłowacji okryło Armię Czerwoną wieczną chwałą. Zacięte bitwy morskie świadczą o miażdżącej przewadze sprzymierzonych. Żołnierze Eisenhowera i Montgomery'ego zwycięsko kroczą naprzód. Zwycięstwo w powietrzu i na morzu jest pewne i ostateczne. Propaganda. Może pan nie tłumaczyć. The situation on the various fronts changed drastically. More and more Allied troops are getting ready to go to the front. Canadians and New Zealanders, Britons and Americans are bringing freedom to Europe. France and Holland have been liberated. The mighty Russian offensive in the east has resulted in the liberation of Poland, Bulgaria and Romania. Nazism is now like a hunted beast. The blows dealt by the Red Army and the mighty onslaught of the Anglo-American troops amazed the entire world with their impetuosity. Niech pokażą naszą kronikę. Ostatnie wydanie Die Deutsche Wochenschau. Obrzydliwa propaganda. Ale to prawda. Proszę nie ulegać panice. Eurem Volke und der ganzen Welt zu beweisen, dass Deutschland nicht nur an der Front, sondern auch in der Heimat über Millionen wehrbereiter und wehrentschlossener Männer verfügt, die den festen und unerschütterlichen Willen haben, niemals vor den Feinden des Reiches die Flagge zu streichen und feige zu kapitulieren. Ein Vorbeimarsch an Dr. Goebbels beschließt die Kundgebung. Der Tag des Volkssturms ist ein kraftvoller Beweis dafür, dass kein Feind Terror das deutsche Volk beugen kann und dass die Herzen seiner Menschen über Masse, Material und Hass triumphieren werden. Schwere Bomber sind in der Luft, die dem Hermann Göring Schwadde angehören. Europa kracht unter ihren Bombenangriffen zusammen. Achtgebern Torpedo. Unsere heldenhaften Matrosen gewinnen einen grandiosen Kampf nach dem anderen. Wir sehen den gepriesenen britischen Astro-Bums. Getroffen vom ersten Mal an. Thank you.
Możemy jeszcze walczyć. Owszem, możemy. Ale powinniśmy zacząć dialog z Zachodem. Dalsza zwłoka to samobójstwo. To wiosna 45, a nie 41. Codziennie zaglądam do kalendarza. Co jeszcze? Kronika rosyjska. Nadzwyczajne wydanie w związku z konferencją w Jałcie. Ciekawe. Dostaliśmy w nocy. Niech pan pokaże. Następny film. Świat obiegła wiadomość o konferencji w Jałcie, która rozpoczęła się 4 lutego 1945 roku. Oto samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Roosevelta. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Franklin Delano Roosevelt. Ląduje samolot premiera Wielkiej Brytanii, pana Churchilla. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Tutaj, w Liwadii, przez 8 dni toczyły się rozmowy przywódców koalicji antyhitlerowskiej. Stalina, Roosevelta i Churchilla. W ciągu tych 8 dni, przy okrągłym stole, zasiadali przywódcy wielkich mocarstw, rozstrzygając problemy dotyczące ostatecznego rozgromienia hitlerowskich Niemiec i ustanowienia trwałego pokoju. Na konferencji omówiono takie zagadnienia jak rozgromienie Niemiec, okupacja Niemiec i kontrola nad nimi, reparacje wojenne, sprawa konferencji Narodów Zjednoczonych. Postarzał się. Kto? Stalin. Omówiono wszechstronnie i owocnie problem Polski. Nie widać. Ustalono zasady i terminy spotkań ministrów spraw zagranicznych. Zdecydowano, że lądowe i powietrzne siły sprzymierzonych, współdziałając ściślej niż kiedykolwiek dotąd, zadadzą w uzgodnionych terminach kolejny, jeszcze potężniejszy cios w samo serce Niemiec. Jaka idylla. Nastąpią uderzenia ze wschodu, zachodu, północy i południa. Tak zdecydowano na konferencji. Postarzał się. Co pana bawi? Na jego miejscu nie okazywałbym niechęci i braku zrozumienia dla sojuszników. Musimy z tego wyciągnąć wnioski. Mamy wiosnę 45. Tak, tak. Można? Proszę. Słucham. Tak. W Lizbonie. 5 przez 1. Meldowałem. Właśnie o tym. Tak.
To nie na telefon. Nie. Nie teraz. Ściśle tajne. Akta Wilhelma Ferdynanda Holtofa. Obersturmbannführera SS. Departament 4 RSHA. Charakterystyka członka NSDAP od 1938 roku Wilhelma Ferdynanda Holtofa, Obersturmbannführera SS. Czysty Aryjczyk, typ zbliżony do nordyckiego. Niezłomny charakter, utrzymuje dobre stosunki z kolegami. Ma doskonałe wyniki w pracy, sportowiec. Nie miał kompromitujących kontaktów. Wyróżniony nagrodami Führera i podziękowaniami Reichsführera SS. Jest jeszcze wiele niejasności. Zgadza się. Kazano mi się zwrócić do pana w związku z pewną sprawą. Albo ten aresztowany jest chory psychicznie, albo należy go przekazać wywiadowi. Mówi to samo, co te angielskie świnie przez radio. Proszę siadać. Już dłużej nie mogę. Rozumiecie? Ja chcę żyć. Po prostu żyć. W jakimkolwiek systemie, w faszyzmie czy kapitalizmie, z Hitlerem czy bez Hitlera. Już nie mogę. Duszę się przez waszą ślepotę, głupotę, szaleństwo. Kto ci kazał pisać proklamację? Sam nie wymyśliłbyś czegoś tak ohydnego. Kto? Na pewno jakiś podły zdrajca. Kto? Gdzie i kiedy? Z nikim się nie kontaktowałem. Boję się rozmawiać nawet sam ze sobą. Wszystkiego się boję. Nie rozumiecie, że to koniec? Jesteśmy zgubieni. Nie rozumiecie, że śmierć każdej nowej ofiary to barbarzyństwo? Twierdziliście, że działacie dla dobra narodu. Więc ratujcie jego resztki. Wskazujecie na śmierć dzieci. Jesteście fanatykami, którzy dorwali się do władzy. Sami jesteście syci. Palicie dobre papierosy, pijecie kawę, koniaki. Dajcie nam żyć jak ludziom, albo mnie zabijcie. Zwariuję z poczucia bezsilności. Cały ten biedny naród zamieniliście w ogłupiałe stado. Niech się pan uspokoi. Krzyk to nie argument. Ma pan jakieś propozycje? Co? Co pan proponuje? Jak ratować kobiety, starców? Najłatwiej krytykować i się wściekać. Trudniej przedstawić rozsądny plan działania. Nie jestem astrologiem. Zajmuję się astronomią. Ale pozbawiono mnie katedry. Dlatego się wściekasz. Po co te krzyki? Proszę kontynuować. Istnieją pewne związki między wszystkimi istotami żyjącymi na Ziemi. Zbadanie ich pozwoli mi lepiej ocenić to, co się dzieje w ojczyźnie. Chętnie porozmawiam z panem na ten temat. Teraz wróci pan do celi, gdzie pan się uspokoi. Wrócimy do tej rozmowy. Wyprowadzić.
Pani też może wyjść. On jest niepoczytalny. Pan tego nie widzi? Wszyscy uczeni, pisarze, artyści są na swój sposób niepoczytalni. Trzeba do nich inaczej podchodzić. Żyją we własnym, wymyślonym świecie. Niech pan go wyśle do szpitala. Gdyby był pokój, wylądowałby w obozie. Tam by się zmienił i stał użyteczny dla Rzeszy i narodu, pracując na uczelni. Mówi jak ten Anglik z radia, albo jak socjaldemokrata, zerkający na Moskwę. Ludzie wymyślili radio po to, aby go słuchać. I on się nasłuchał. To nic poważnego. Nas ta sprawa nie interesuje. Można by z nim pogadać za kilka dni i sprawdzić, czy to nawiedzony uczony, czy neurastenik. Jeżeli uczony, to poprosimy Millera albo Kaltenbrunnera, aby go zwolnić i wysłać tam, gdzie są nasi najlepsi naukowcy. Wtedy przestanie gadać bzdury. Nie będzie bombardowań, za to dużo chleba z masłem, domek w górach, w lesie. Nikt by nie gadał, gdyby miał domek w lesie, dużo chleba i nie bał się bombardowań. Zechce mi pan wybaczyć, ale muszę być za 20 minut u naczelnika więzienia. Hitler! Ściśle tajne. Akta Maxa von Stirlitza, Standartenführera SS, Departament 6 RSHA. Charakterystyka członka NSDAP od 1933 roku, Maxa von Stirlitza, Standartenführera SS. Czysty Aryjczyk, typ nordycki, opanowany. Utrzymuje dobre stosunki z kolegami, nienagannie wypełnia obowiązki. Bezlitosny dla wrogów Rzeszy. Doskonały sportowiec, mistrz Berlina w tenisie. Kawaler. Nie utrzymywał kompromitujących stosunków. Wyróżniony nagrodami Führera i podziękowaniami Reichsführera SS. Przyprowadźcie go. Mówi Schranke. Dyżurny piątego bloku do mnie. On tu siedzi już 6 miesięcy. Tak, dokładnie 6 miesięcy i 15 dni. Dlaczego tak często wzywają do niego lekarza? Choruje? Głoduje. Długo ostatnio głodował? Tydzień. Heidegger. Przyprowadzić więźnia numer 524. Tak jest. Oczko. Biorę. Chrystus. Psalm 8. Siedem, osiem. Kto trzyma bank? Ja. Na co? O co zakład? Noga. Wyżej, wyżej. O tak. I tak pół godziny. A jak przegrasz? Wybiję mu ząb. Regulamin zabrania. To go obluzuje. Może być?
524 na przesłuchanie. 524 na przesłuchanie. 524 na przesłuchanie. Tak jest. Siedział w izolatce? Tak, dwa razy. Tak jest. A kto kazał zamknąć go z kryminalistami? Śledczy. No i co? Bez zmian? Zastosowano metodę zastraszania? Tak. No i co? Więzień zaraz tu będzie. Zabieram pastora do godziny 22. Wybaczy pan, ale... Polecenie Brigadenführera Schellenberga. Bez konwoju? Tam jest wszystko napisane. Doprowadzić go do porządku. Wrócę za pół godziny. O 22 dostarczę go z powrotem. A o 22.15 ma się znaleźć w izolatce. Mieszkam w Berlinie 52 lata, a nigdy tu nie byłem. Proszę. Dwa piwa. Cieszę się, że państwa znowu widzę. Dziś to nigdy nic nie wiadomo. Proszę. Piwo tutaj? To dziwne. Co? Że przeżył pan w Berlinie 52 lata, a nigdy tu nie był. Chociaż bywał pan w Londynie i w Paryżu, w Pradze i w Bernie. Tak.
Bywałem i w Paryżu, i w Londynie, i w Pradze, i w Bernie. Zapomniał pan jeszcze o Antwerpii i Budapeszcie. Wypytywano mnie już o to. Bito. Nie dawano spać ani jeść. Bili, lišali sna i jedy. Zostawmy Antwerpię, zwłaszcza, że są tam alianci. Wróćmy do Berlina. Woziłem pana po mieście. Widział pan, jak wygląda? Widziałem. No i co? Niech pan je. To straszne. Straszne jest to, że pan jako pastor nie okazał się patriotą. Czy to, że mnie, pastora, męczy się w więzieniu, nie dzieje się w imieniu III Rzeszy? W więzieniach wychowuje się zbłąkanych. Wrogowie podlegają likwidacji. To wy rozstrzygacie, kto jest winien? Oczywiście. To znaczy, że wszystko wiecie. Kto się myli, a kto nie. Wiecie wszystko o każdym. Wiemy, czego chce naród. Przecież naród składa się z ludzi. Więc w imieniu narodu likwidujecie ludzi. Kelner. Słucham. Dwie kawy. A jak często w historii chrześcijaństwa ginęli ludzie o innych poglądach dla dobra przyszłych pokoleń? Zabijano heretyków. Czy Kościół dopuszczał się przemocy, zwalczając herezję? Owszem. Przemoc przeciwko herezji stosowano przez wieki. A my mamy władzę 12 lat. Czego więc pan oczekuje? Zlikwidowaliśmy bezrobocie. Nakarmiliśmy Niemców. Skoro jest pan naszym zagorzałym przeciwnikiem, czy nie powinien pan zacząć działać? Nie bardzo rozumiem. Mógłby pan zorganizować jakąś grupę wywrotową? Stosując wasze metody, upodobniłbym się do was. Niewolno stał pochodzim na was. Jeżeli przyjdzie do pana jakiś człowiek, kto taki? Jakiś młody człowiek, parafianin. I powie: ojcze, pragnę walczyć z władzą. Nie będę go powstrzymywał. Ale on będzie chciał zabić Gauleitera. Ten zaś ma 3 dziewczynki. 2-, 5- i 9-letnią i sparaliżowaną żonę. Jak by pan postąpił? Nie wiem. A jeżeli zapytam o tego młodzieńca, pan mi nic nie powie. Niczego panu nie powiem. Bardzo dobrze, Stirlitz.
Znakomicie. Честно говоря, не думал. Nie думал. Nie liczyłem na to, że on tak szybko się zgodzi. Честно говоря, не dobrze. Думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами. Хорошо, хорошо, проводим. Bardzo dobrze. Zgodził się nie ze strachu, przekonałem go. On się nie boi. Gra w otwarte karty. Unikałbym tak kategorycznych opinii. Byłbym ostrożny. Niech go pan obserwuje. Posadzić z nim naszego człowieka? Lepiej by go było obserwować na wolności. Poproszę Reichsführera, by wypuszczono pastora. Dla naszych celów. Poczekalnia szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Kaltenbrunnera. Trzynastego lutego, 18:23. Niech pan siada. Ściśle tajne. Akta Friedricha Wilhelma Krygera, Gruppenführera SS. Charakterystyka członka NSDAP od 1929 roku Friedricha Wilhelma Krygera, Gruppenführera SS. Czysty Aryjczyk, oddany Führerowi. Typ nordycki. Stanowczy charakter, zrównoważony, towarzyski. Bezlitosny dla wrogów Rzeszy. Wzorowe życie rodzinne. Nie miał kompromitujących kontaktów. W pracy dał się poznać jako niezastąpiony fachowiec. Czy ma pan usprawiedliwienie, które Führer mógłby uznać za wiarygodne? To pan był odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji w Krakowie. Proszę zapoznać się z raportami. Kraków nie został zniszczony. Po zapoznaniu się proszę o odpowiedź. Nie mam usprawiedliwienia i nie mogę mieć. Jestem żołnierzem. Trwa wojna i nie oczekuję pobłażliwości. Trzeba przeanalizować sytuację, aby się nie powtórzyła. Rozumiem. To bardzo poważne przewinienie. Chciałbym, aby pan wysłuchał Sztandarterführera Stylica. On może potwierdzić, że operacja była przygotowana jak najstaranniej. Jaki związek z tą operacją miał Stylic? Jest człowiekiem Schellenberga i zajmował się czymś innym. Zajmował się zaginionym pociskiem V2 i sprawą Runge'ego. Ale wtajemniczyłem go w szczegóły operacji. Po powrocie zamierzałem złożyć meldunek Reichsführerowi albo panu. Oczekiwałem od pana wskazówek, ale ich nie otrzymałem.
но так их и не получил. Штирлиц. Czy Штирлиц miał być wtajemniczony w operację? Z tej operacji. Tego nie wiem. Niech pan się dowie, czy Sztirlic był na liście osób wtajemniczonych w operację zniszczenia Krakowa. Jej fiasko to wyłącznie moja wina. I będzie mi niezmiernie przykro, jeśli pan ukaże Sztirlica. Bardzo go szanuję. Ja mogę zmyć winę tylko krwią. A kto będzie walczyć tutaj? Ja sam? To za proste, umrzeć na froncie. O wiele trudniej pracować tutaj, pod bombami, wypalać zło żelazem. Tu odwaga nie wystarczy. Tu jest potrzebny rozum. Wielki rozum. Niech się pan dowie, czy Sztirlic po powrocie z Krakowa był wzywany przez kogoś z kierownictwa. I jakie tematy ewentualnie poruszał. Już sprawdziłem. Nie składał nikomu raportu. Zaraz po powrocie zajął się wypełnianiem kolejnej tajnej misji. Dziękuję, może pan odejść. A pan niech dziś odpocznie, a jutro napisze szczegółowy raport. Potem pomyślimy, gdzie pana skierować. Ludzi mało, a pracy coraz więcej. Coraz więcej. Niech pan zbierze informacje o Sztirlicu. Tylko żeby Schellenberg się nie dowiedział. Nie potrzebujemy zamieszania. Sztirlic to dobry pracownik i dzielny człowiek. Nie trzeba rzucać na niego podejrzeń. I proszę przygotować rozkazy dla Krügera. Zostanie zastępcą szefa gestapo w Pradze. Proszę wezwać samochód. Za 20 minut powinienem być w krematorium. Tak jest. 13 lutego, 18:30. Budapeszt. 13 lutego po zaciętych bojach, przełamując opór wojsk hitlerowskich, armia radziecka wyzwoliła stolicę Węgier. Wojska drugiego frontu ukraińskiego przy współudziale trzeciego frontu ukraińskiego rozbiły zgrupowanie wojsk przeciwnika i opanowały miasto. W toku walk 11 i 12 lutego wzięto do niewoli ponad 30 tysięcy żołnierzy i oficerów niemieckich. Wyzwolicieli witali już mieszkańcy Warszawy, Sofii, Bukaresztu, Belgradu, Wiednia. Dzisiaj witają ich mieszkańcy Budapesztu. Сегодня их встречают жители Будапешта. Sowieckie tanki wstąpiły. Radzieckie czołgi wjechały na niemiecką ziemię.
Wojska pierwszego frontu białoruskiego pod dowództwem marszałka Żukowa, przełamując obronę przeciwnika, przekroczyły Odrę, ostatnią przeszkodę wodną na drodze do stolicy hitlerowskich Niemiec. Rozpoczął się szturm na Berlin, główną twierdzę hitleryzmu. Sztirlitz wrócił do domu, gdy zaczynało się ściemniać. Lubił tę porę roku. Śniegu prawie nie było. Rankami wierzchołki drzew oświetlało słońce i wydawało się, że to już lato. Sztirlitz mieszkał samotnie w Babelsbergu, niedaleko Poczdamu. Samoloty aliantów oszczędziły tę miejscowość. Słychać tu było tylko coraz głośniejszą kanonadę. Ludzi, tak jak i w Berlinie, pozostało niewielu. Uciekając przed nalotami, wyjeżdżali na wieś albo w góry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Masz wolne do jutra. Dziękuję. Oto poczta. Zaraz przygotuję kolację i pójdę. Dobrze. Która godzina? Około 7. A dokładnie? Za kwadrans 7. Szczęśliwa dziewczyna, pomyślał. Może sobie mówić koło 7. Najszczęśliwsi są ci, którzy mogą swobodnie dysponować czasem, nie obawiając się następstw.
Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Wir übertragen den OKW-Bericht vom 13. Februar 1945 aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Raum von Fürstenberg, Frankfurt an der Oder, Küstrin, veränderte sich die Lage nicht wesentlich, obwohl die feindlichen Angriffe auch hier etwas stärker waren als in den Vortagen. Die Besatzung von Küstrin kämpfte weiterhin hervorragend und schlug alle feindlichen Angriffe zurück. Unsere Sendung ist damit zu Ende. Tu Moskwa. Wzywam Tajgę 5. Tajga 5. Komunikat dla geologów. 12, 16, 21. Wyniki analiz przesłane we właściwy sposób 1, 3 i 7 stycznia. 38, 977, 35, 610. To był zaszyfrowany rozkaz, na który Stirlitz czekał od tygodnia. Rozkazy dostawał raz w miesiącu. Spikerka czytała wyraźnie, lecz monotonnie, w dobrze znany mu sposób. Dla niego to nie były tylko liczby. 21. zwrócić uwagę na strukturę z okresu wczesnojurajskiego w kwadracie AS5, w rejonie pagórka 25-69. Prośba o przestrzeganie norm przy pakowaniu próbek minerałów. Mikołajowi gratulujemy narodzin syna.
Rozkaz, który otrzymał, brzmiał następująco. Centrala do Justusa. Według naszych informacji w Szwecji i Szwajcarii pojawili się wyżsi oficerowie SS i służby bezpieczeństwa, którzy starali się nawiązać kontakt z ludźmi Alana Dallesa. Musicie wyjaśnić, czy to próba dezinformacji, osobista inicjatywa oficerów, czy polecenie Berlina. Gdyby ci oficerowie wypełniali rozkazy Berlina, trzeba wyjaśnić, kto je wydał. Który z przywódców Rzeszy szuka kontaktów z Zachodem? Aleks. Aleks to szef radzieckiego wywiadu, a Justus to Standartenführer Stirlitz. Znany w Moskwie wyłącznie najwyższemu dowództwu pułkownik Maksym Maksymowicz Isajew. Nie думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как сценариуш. Режиссерия. Мгновение. Сдвинча. Мгновение свой резон. Свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздаю. Музыка. Кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан город. Версия польска, Studio Publishing. Текст Beata Owczarek на подставе тłumaczenia Jana Moosa. Czytał Tomasz Knapik. Порой почти полжизни ждет. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение.